Cześć, podstawowe zabezpieczenia Mikrotika już znasz. Teraz pora na bardziej zaawansowane ustawienia, a mianowicie port knocking. Jest to metoda wysyłania sekwencji zapytań, pakietów do routera w celu otworzenia portu. Co kryje się pod sformułowaniem sekwencja zapytań? Może być to próba zalogowania się na konkretnym porcie, może być to zwykły pakiet ICMP, czyli ping o określonej wielkości, a może sam tekst wysłany po UDP. Pole do popisu mamy bardzo duże, dlatego złamanie takiej kombinacji dla intruza jest bardzo ciężkie. Aby otworzyć port dla naszego adresu, będziemy musieli wykonać trzy kroki. Pierwszy to próba połączenia się na porcie 3311. Router doda nasz adres do listy tymczasowej 1, ale tylko na 60 sekund. Następnie przechodzimy do kroku drugiego, czyli próby połączenia się na porcie 1289. W tym kroku mamy jeden warunek więcej do spełnienia, a mianowicie nasz adres musi znajdować się na liście numer 1. W innym przypadku nie przejdziemy do kolejnego kroku. Jeżeli wszystko się zgadza, zostajemy dopisani do listy tymczasowej numer 2, a to już tylko krok od zalogowania się. Ponownie łączymy się z routerem, tym razem na porcie 9933. Router weryfikuje, czy jesteśmy na drugiej liście, jeśli tak, dodaje nasz adres do allow listy, z czasem wygaśnięcia 1 godzina. Jeżeli nie wiesz, skąd wzięła się allow lista i jak działa, koniecznie obejrzyj wcześniejszy film. Przygotowaliśmy konfigurację firewalla, ale jak teraz zapukać? Sposobów jak zwykle jest kilka, jednak najprostsze jak dla mnie to PuTTY i przeglądarka. Zaczynamy od próby połączenia się na porcie 3311, obserwując przy tym licznik pakietów. Sprawdzamy, czy adres dodał się do pierwszej listy. Jeżeli tak, przechodzimy do kroku drugiego, czyli próba połączenia na porcie 1289. Pakiety poszły, adres się dodał, jak na razie wszystko idzie poprawnie. Przechodzimy do trzeciego kroku, czyli połączenie na porcie 9933. Proste, prawda? W trzech krokach otwieramy dostęp dla naszego adresu IP, a boty dalej widzą porty jako zamknięte.